Xboxing Night 20. Jesteśmy świeżo po ważeniu. Ze mną jest pan prezes Mariusz Grabowski. Panie prezesie, kolejna gala w Dzierżoniowie, przepraszam. Witam serdecznie, dobry wieczór. No tak, ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, bo na mapie Polski Dzierżoniów już zaistniał bodajże chyba szósty rok jesteśmy tutaj. Myślę, że na pewno nie zawodzimy mieszkańców, nie zawodzimy kibiców, na pewno nie zawodzimy organizacją, bo widzimy, że cały czas nie chcemy tutaj oszczędzać, bo po prostu to jest taka nasza, można powiedzieć, wizytówka w Dzierżoniowie, że po prostu robimy to jak najlepiej. Tutaj Mariusz Konieczyński, który świetnie współpracuje z burmistrzem Kucharskim, z całą radą, ze wszystkimi. Ja myślę, że tutaj też bardzo wdzięczny jestem za to burmistrzowi, że po prostu możemy tutaj organizować cyklicznie. Na pewno mogę powiedzieć, że na pewno nie zawiedziemy. Myślę, że też promocja miasta Dzierżoniowa jest duża, bo wiemy, że na antenie telewizyjnej 5 godzin takiego show, takiego boksu, to myślę, że nie zdarza się codziennie. Dlatego myślę, że jestem usatysfakcjonowany. Jeszcze raz dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję wszystkim, którzy zarządzają miastem, dziękuję panu Konieczyńskiemu, że też cały czas on dąży, żeby w tym Dzierżoniowie, żebyśmy wracali i te gale robili. Panie Mariuszu, świetna karta walk. Coś więcej pan mógłby o tej karcie powiedzieć? Sasza Sidorenko, walka wieczoru oraz Damian Wrzesiński, dokładnie. No tak, bo ja powiem szczerze, że tak. No staramy się, żeby ta karta walk zawsze była jak najlepsza na każdej gali. I też nie ukrywajmy, że nie na każdej gali i nie zawsze w Polsce się zdarza, że jest walka o mistrzowski pas, tym bardziej o mistrzostwo Europy. I myślę, że tutaj zawodniczki, jaką jest Sasza Sidorenko czy Jelena Janicewicz, która już z Saszą walczyła, jest to rewanż. Myślę, że każda z nich będzie dążyła do tego, żeby tą walkę wygrać. I myślę, że tym bardziej się cieszę, że ta walka o mistrzostwo Europy może się odbyć w Dzierżoniowie. Sasza już w Dzierżoniowie boksowała, Jelena pierwszy raz. Mam nadzieję, że dadzą dobre show. A jeśli chodzi o drugą walkę, no to też wiadomo, że Damian Wrzesiński to jest po pierwsze zawodnik, który pięściarz z krwi i kości, po drugie bardzo dobry człowiek, który po prostu pomaga potrzebującym i wiemy, ile on robi dla potrzebujących, dla biedniejszych, dla tych, co potrzebują pomocy. Myślę, że jutro też będzie tutaj zbiórka na pobory szpiku kostnego. Cały czas w jakiś tam sposób to on to rozwija. Myślę, że żona Natalia, która też w jakiś tam sposób mu doradza w tym, to myślę, że razem tworzą duet. Dlatego bardzo się cieszę, że tym bardziej, że to możemy robić wspólnie razem na takich imprezach bokserskich. Liczymy więc, że kibice przybędą tutaj licznie, mimo ciężkich okoliczności, COVID i tak dalej. Jeszcze sytuacja na Ukrainie. Jakby pan mógł powiedzieć o tej całej sytuacji? Powiem szczerze, że nigdy nie spodziewałem się, że w XXI wieku dojdzie do tego, do wojny, bo wiadomo, że my jesteśmy troszkę młodsi. Ostatnia wojna była bodajże 80 lat temu, tak? I nikt się nie spodziewał, że to może nam się przytrafić. Tym bardziej nie ukrywajmy, Sasza Sidorenko ma polskie obywatelstwo, ma też ukraińskie i w hołdzie tym ludziom, którzy pozostali na Ukrainie i jutro będą wracać, wyjdzie pod hymnem i flagą ukraińską ze względu, żeby oddać im tą część i po prostu, żeby się trzymali i walczyli, bo wiadomo, że dzisiaj jeden wariat sobie coś wymyślił i po prostu cierpi cały tak naprawdę świat. Dlatego myślę, że to jak najszybciej się wyjaśni i będziemy mogli niebawem cieszyć się tą tak naprawdę wolnością, bo myślę, że dzisiaj wszyscy to przeżywają i dzisiaj śledzą telewizję, media, po prostu co tam się dzieje i myślę, że w tych czasach tego nie powinno być. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem i państwa był pan prezes Mariusz Grabowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam na tym Xboxing Night 20 jutro do Dzierżoniowa.